Co można wskakiwać? Domek. No najlepszego, wszystkiego dobrego. Właśnie z Tomaszem tutaj doszliśmy do konsensusu, że miło widzieć kogoś w ogóle w ten okres świąteczny w siłowni tutejszego hotelu, czyli na Salowego Dworu. Najpiękniejszy resort moim zdaniem. No jest jeszcze Kasprowy Mercury teraz obecnie, ale ani tu, ani tu nie ma miejsc, więc jak chcecie przyjechać na Sylwestra, to za późno. Za późno. Chyba, że zapłacisz 4000 za dobę. A widziałeś teraz ceny, Tomaszu? Za noc sylwestrową ceny hoteli? 3000, ceny hoteli. O nie, tutaj to jest jeszcze jakoś tak, tu w ogóle nie ma dostępnych miejsc na ten okres. Ale 3000, 2800, takie bardaszane hotele. No dokładnie. No nic, dlatego trzeba robić, korzystać z magii świąt, nieważne. A, no właśnie. Dzisiaj zrobię podtargi tak jak chcieliście. No nic, no wczoraj to był mój pierwszy dzień, taki na rozruch. Nie jest mi łatwo. Nie jest mi łatwo. To jest normalne, że nie jest mi łatwo, ale coś trzeba robić. No, dokładnie. Coś trzeba robić. Dobra. Kładę się tu, misiaczku. O ty kurwa twoja. Nie mogę tu położyć. Dobra. Kładę tu. I lecimy. Z nogami na boki, tak jak Jarek, czyli jak Bartek do przodu, z nogami do góry. Drugi dzień treningowy, ostatnio się zwichnąłem troszeczkę, ale tylko troszeczkę. O, szron na czole, tam jak... Nie zobaczycie tego na pewno. Chociaż może wam się uda. Widzicie? Pięknie widać góry. Ładnie. W ogóle to jest pięknie. W ogóle tutaj jest bardzo ładnie. Dobra. Liby. Fajnie, 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 fajnie. Lub te nogi bociana. Bocianie nogi. Nie mam siły. No i tak ważne, że schodzę, wchodzę. Robię swoje. Wiem, że to może ktoś odbierać jak jakieś pajacowanie. Nie, to jest moja walka z samym sobą. O. Teraz może zobaczycie. Widać. Ręka mi się trzęsie. Widać. Jaki koszmar. Naprawdę pięknie. A wczoraj piłem to coś, że... Znaczy piłem, wypiłem dwa takie kieliszki z bitą śmietaną. Bo jak wiecie, ja nie piję alkoholu w ogóle. To był ajer koniak, jakiś likier czy coś takiego.
piękna pszczoła. Rozgrzało mnie ostro. Dobra, lecę dalej. A tutaj, dlatego nie robiłem, bo robiłem wtedy ostatnią taką wymuszaną serię. Tak zarzucałem, całym ciałem. Czasami jak wiecie, jesteście jednymi z trenujących, to wiecie, że seria wymuszana to jest ta jedna z tych ostatnich serii. I tak to wygląda. Tu i tak jest 10, 12, 14 kilo na stronę. Co tam chcecie, ja wiem, że to jest moje, wypracowane, ciężką pracą od dzieciaka, bo mimo wszystko, mimo tych przeciwności, jakie mi często dokuczają, to walczę do końca i się nie poddaję. Bo jak to się mówi, słaby pizdą się zatruje. Pokaż jeden z drugim, z tych komentujących, jak wyglądacie, jak wygląda wasz trening, jak poprawnie robić ćwiczenia. Bo to nie chodzi o to. To chodzi o to, że 80% tutaj, tych co przyjeżdżają do Zakopanego, to są moczy mordy i ćpuny. No stop w uderzeniu. A ja powiedziałem, że już mi się nie chce. Serdecznie pozdrawiam chłopaków jeszcze raz z siódemeczki, pana z taksóweczki, wszystkich z krupoweczek, którzy zawsze jak mnie widzą, łapka w górę, się masz wariacie. Może jestem wariatem, ale nieszkodliwym. Nie jestem kurwa psycholem, że cichy nie okazuje emocji, a na końcu co się okazuje, że ci wjebał nóż w plecy. Ja wolę powiedzieć szczerze to, co mam do powiedzenia, komuś prosto w oczy. Obrazi się, to się obrazi. Jak doceni moją szczerość, to pewnie to czas musi mu na to pozwolić, żeby tą szczerość docenić. A tak to się nie przejmuje za bardzo. Bo nie mam czym, bo to jest moje życie, nic żaden z was mi nie daje na tak zwaną zupę. Jak to się mówi. O, bardzo dobre ćwiczenie. Na brzuszek. I tak zawsze wyglądałem jedne z ostatnich serii. Czy chcesz, czy nie chcesz. Są męczące, treningi są męczące. Wchodzisz. Robisz tak zwaną obiegówę. To normalne, że masz prawo się zmęczyć, tak? I nie będziesz wykonywał wtedy tak prawidłowo ćwiczeń, jak powinieneś. No ale tam już kulturyści, specjaliści w sprawach fitness zabiorą pewnie głos na forum. Dlatego
życzę powodzenia w waszym życiu. Dzięki temu, że jestem taki, jaki jestem, to spotykam oryginalnych ludzi. Fajnych, prawdziwych. Ja nie mówię, że jestem doskonały. Ale gdybym mógł cofnąć czas, niczego bym nie zmienił. Niczego, absolutnie. Może niewiele, malutki procent. Ale nie, to też nie jest tak. Dobra, odrobinę, ciut bym zmienił. Bo nie uważam, żeby to, co robiłem, było jakieś przeciwko mnie, albo tym bardziej przeciwko komuś. Czy nie, przeciwko mnie to było to przewlekłe i permanentne poddawanie się różnego rodzaju fazą na czy też tak zwanym jazdą po towarze, to jest normalne. Było tak, żeby mi się to bardzo podobało, że no i zaczęło mi to nudzić, bo nie jestem już w pierwszej młodości. Mam prawie 40 lat, tak jak ktoś tam już napisał, a nie, jestem 40-letnim starcem. To miłe bardzo, że dbacie o staruszka, mówiąc mu te wszystkie różne rzeczy, tylko że staruszek ma tutaj i wie, co ma robić, żeby było dobrze, i wie co, jak będzie robił, żeby było źle. No proszę bardzo, nosalowy dwór, a hejterów wór, tam, gdzie siedzi już nie jeden siur, albo jajcaty knur. No dobra, lecę dalej. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że każdy jest kowalem swojego losu i mój los w moich rękach, to jest moje życie, więc na nic mi wasze morale. Patrzcie na moją przemianę i obserwujcie stale. A na razie bawię się w górach jak prawdziwi prastarzy górale. Skacząc tu na skalę, znalazłem się na górskim piedestale. Piję herbatkę z rumem i nigdy nie podążam za żadnym tłumem. No właśnie, zawsze byłem jednostką, zawsze. Pamiętam, jak byłem w szkole kiedyś podstawowej, nie powiem w jakiej klasie, zawsze mi to drażniło, że tam jest taki, jak to się mówi, taki wyścig wśród uczniów o lepszą ocenę, czyli no dobra, mniejsza z tym. Ja dopiero wstałem i tak nie za bardzo trybię, no ale zawsze mi to drażniło. Im bardziej oni chcieli mieć lepszą ocenę, tym bardziej ja nie chciałem mieć z nimi nic wspólnego. Bo widzimy, jak to jest mało szlachetne. I zaczęły się ucieczki ze szkoły. No i moje pierwsze przestępstwa. Niestety tak to wyglądało, za które zostałem pierwszy raz skazany jakimś tam prawomocnym wyrokiem w sądzie dla nieletnich, jako nie wiem, 13-latek. I tak było. Tak było. Kurczę, nie wiem, czy widzicie to, czy nie. Nie, no jest, tu jest pięknie. Jeszcze kasprowy jest fajny, czyli ten Mercury. Ale uważam, że ten nosalowy dwór jest najlepszym hotelem w Zakopanem. Najbardziej rozwiniętą tego typu placówką. Jeżeli chodzi o jakieś tam resorty i hotele. A poza tym, tak jak mówię, przychodzicie, siłownia bardzo duża, nie wiem, czy nie jedna z większych w Zakopanem i jest pusto, jest czym oddychać. Czyli jest dużo tlenu. Dobra, męczę was 13 minut. Zrobię jeszcze ostatnią serię podtargów z wami. I później lecę dalej. Albo na boku, tak jak ja. Piękny kawałek. Niestety cały czas moje serce, bo nie spotkałem jeszcze nikogo, biję do tej dziewczyny, która mi zrobiła takiego psikusa. I nic na to nie poradzę.
Tak to bywa, że zakochujesz się w kimś, kto ci krzywdzi i nie jesteś w stanie się odkochać. Mimo tego wszystkiego złego, co robi dla ciebie, co robi przeciwko tobie, a nie dla ciebie, bo wszystkie złe rzeczy są przeciwko nam. Nie są dla nas, nie są dla nas, tylko są na nas. Czyli przeciwko nam, prawda? Zawstydziłem się. Dobra. Lecę.